29 czerwca odbył się 15. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych w Zabełkowie. W gminie Krzyżanowice zaprezentowano ponad 200 okazów podczas tradycyjnego już spotkania miłośników motoryzacji. Po raz kolejny w Zabełkowie odbył się zjazd pojazdów zabytkowych, na który zaprosili wójt gminy Krzyżanowice oraz sołectwo Zabełków. Załogi przybyły z różnych rejonów Polski oraz z zagranicy i prezentowały samochody, ciągniki, wozy strażackie oraz motocykle. Jest to 15. jubileuszowy. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem i w tym roku kolejny raz nas przeszły wszelkie oczekiwania. Spodziewaliśmy się gdzieś tam ponad 200 pojazdów. Było grubo więcej. Wydarzenie się przyjęło już takie w naszym kalendarzu wśród automobilistów i przyjeżdżają z Czech, z Polski, z Niemiec i to jest bardzo fajne. Także fajna impreza, pogoda jak już dopiszę, to jest tak połowa sukcesu, a zawsze te przejazdy i te konkurencje to tak staramy się układać, żeby ci przyjeżdżający, zwłaszcza z daleka, poznali naszą gminę, poznali wartościowe rzeczy, żeby tutaj wracali, nie tylko na zloty, ale też turystycznie, z rodzinami. Także myślę, że to się udaje. Władze gminy Krzyżanowice każdorazowo wspierają działania organizatorów wyjątkowych wydarzeń. Gmina Krzyżanowice chyba słynie z takich wartościowych, myślę, wydarzeń, bo nie jarmarki, koncert poświęcony pamięci Liszta Beethovena, ale również ten już teraz ugruntowany zlot pojazdów zabytkowych. No to fajna uroczystość, wydarzenie skupiające wielu mieszkańców, ale przede wszystkim nie byłoby tej uroczystości, wydarzenia, gdyby nie inicjator, sołtys Marian Studnic, ale przede wszystkim wszystkie organizacje, które mu pomagają. Od Rady Sołeckiej poprzez wszystkie organizacje społeczne, KGW, OSP, LKS, wszyscy się przyłączają do tego i to jest takie bardzo pozytywne, fajne, no i oby tak dalej. A my zawsze wspieramy tam, gdzie są aktywni mieszkańcy, to chcemy tą aktywność wesprzeć też środkami gminy, bo przecież po to są te środki, by takie wydarzenia dla naszych mieszkańców i nie tylko wspierać. Zloty pojazdów zabytkowych w Zabełkowie to już tradycja. Od lat przyciągają wielu miłośników historii motoryzacji do gminy Krzyżanowice, którzy prezentują swoje okazy. Jedyny warunek udziału w imprezie to odpowiedni rok produkcji pojazdu. No wszystko, po prostu co ma znamiona pojazdu zabytkowego, czyli te minimum 30 lat, byśmy tak podnieśli, bo 25 już jest to troszeczkę za mało, także jest to podwyższone do tych 30 lat. Byliśmy przygotowani na 200 pojazdów, jest już ponad 200 pojazdów, dużo ponad 200 pojazdów. Byłem już na pierwszej edycji, jednym z pierwszych tutaj uczestników, kiedy przyjechało 15 samochodów, to 15 lat temu i w zasadzie jestem tutaj regularnie. Dlaczego? Bo lubię. No mi się po prostu podoba. Poza tym zaprzyjaźniłem się z organizatorem. No i to jest taka impreza, powiedzmy, bardzo mocno obsadzona, także tu przyjeżdża sporo pojazdów ciekawych, co nie wszędzie ma miejsce. Kolekcjoner Skent, który jest stałym bywalcem podczas zabełkowskich zlotów, zdradził, jakim okazem tym razem przyjechał. To jest MGTD, rok produkcji 1950. Angielski Roadster, tak jak widać, no jeden z szeregu serii T, produkowanej od lat przedwojennych do mniej więcej 1957 roku. To jest 1950, czyli ma dokładnie w tej chwili 74 lata. Ja go mam, no, na pewno powyżej 10 lat. Wyjechał po odrestaurowaniu w 2012 roku. Właściciel zabytkowego samochodu zdradził również, jak dbać o kolekcjonerskie pojazdy, aby były uczestnikami ruchu drogowego. Cały czas wymaga serwisu. Tu są punkty smarne, gdzie trzeba smarować auto po przejechaniu każdych 500 mil, bo to jest Anglik, więc ma wszystko w milach, ale 500 mil to jest raptem 800 kilometrów, więc taka dłuższa impreza i trzeba wejść do kanału, smarownica i smarować. Smarowanie regularna regulacja i w zasadzie nie stanowi to problemu. Marian Studnic, sołtys Zabełkowa, który jest organizatorem zlotów, również jest pasjonatem i kolekcjonerem starych pojazdów, między innymi takich jak samochody, ciągniki oraz wozy strażackie. Dzisiaj tu mam kilka pojazdów, bo jest tutaj Citroen z 30 roku, Żuk z 80 roku, dwa ciągniki, jeden z 52 roku, to jest Fendt.
No i Ursus z 49 roku. Zlot corocznie rozpoczyna widowiskowy przejazd pojazdów po drogach gminy Krzyżanowice, który jest atrakcją dla odwiedzających wydarzenie. Tu na miejscu już tu jest bardzo dużo mieszkańców, nie tylko z terenu gminy, ale już tu spotkałem i z Rybnika, i z Wodzisławia tutaj przyjeżdżają oglądać, z Raciborza też. Także to, no i teraz będzie przejazd po miejscowościach poszczególnych gminy Krzyżanowice, czyli przejeżdżamy przez Zabełków, Rudeszwałt, przez Czeską Chać do Owsisz, z Owsisz przejeżdżamy do Tworkowa, no i z Tworkowa wracamy tutaj na miejsce. Organizatorzy również corocznie przyznają nagrody za różnorodne konkurencje. Jest 5 takich konkurencji tutaj mamy. Nagrody są puchary za to, jakieś gadżety reklamowe, nie tylko reklamowe, ale w głównej wierze, co nam też mierzy, co nam Urząd Gminy po prostu też udzielił wsparcia, no bo bez tego wsparcia no, ciężko by było po prostu, żeby z takim rozmachem taką imprezę zrobić. Przyznane nagrody uczestnikom wręczył wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki. Laureaci jednej z konkurencji zdradzili nam, jakim samochodem przyjechali. Za mis elegancji stroju w stosunku do wieku samochodu. Czy trudno było dobrać właśnie ten strój do samochodu? Jaki to samochód? Renault 4 CV z 57 roku. Trudno było, bo aczkolwiek w tej chwili nie ma takich strojów, żeby iść do sklepu i kupić. Tak jak żona powiedziała, jest to Renault 4 CV z 57 roku. No, my go mamy już 4. rok. Nam się udało go kupić już po renowacji, no, ale poprzednik, ta renowacja trwała 4 lata. No a my, żeby był w takim stanie, jaki jest, no to no, trzeba troszkę dbać o niego, czyli no, w deszczu nie jeździmy, a ogólnie w większości jest w garażu. No, to kilka razy w roku tylko wyjeżdża. Jak wam się podoba tutaj u nas w Zabełkowie? Bardzo się nam podoba. Warto przyjeżdżać, już jesteśmy 3. rok z rzędu. No za każdym razem z jakimś pucharem wyjedziemy. No, uważam, że warto przyjechać. Frekwencja podczas zabełkowskiego zlotu potwierdza, że mimo nowinek technicznych na rynku motoryzacyjnym coraz szybszych i nowocześniejszych, to fanów starszych pojazdów nie brakuje.